Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, The Romanek 100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Kingdom Come Deliverance. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku udało nam się w końcu rozpocząć trwające już gdzieś tak z pół dnia oblężenie Talmberku. Tutaj widzicie, ciągle strzelają z tego naszego pięknego trebusza, za chwilę pewnie znowu wystrzelał kolejny pocisk, a ja w międzyczasie muszę jedną rzecz zrobić, bo znowu mi kurwa jebane powiadomienie wyskoczyło i mi zasłania pół ekranu. Wy oczywiście tego nie widzicie, bo ja przechwytuję samą grę, ale mi to będzie strasznie przeszkadzać, dlatego wybaczcie za to. Już sobie obejrzymy jeszcze jeden strzał. No i generalnie w poprzednim odcinku zrobiliśmy mały zwiad w okolicznych lasach i znaleźliśmy obozy jeszcze pozostałych bandytów, którzy uciekli spod tej bitwy, którą stoczyliśmy ostatnio. To były te posiłki dla Tota, który no aktualnie jest w sumie trochę uwięziony w Talmberku. No i mam poczekać jeszcze ponad dzień, zanim rozpocznie się właściwy szturm. Dlatego cóż, mam oczywiście jakieś tam zadania poboczne, co bardziej takie pierdółowate naprawdę zadania poboczne, dlatego że po prostu to są, wiecie, rzeczy typu polowanie, takie pierdoły. Oczywiście porobimy to sobie, jak najbardziej, ale na razie chciałem się skupić na wątku głównym, dlatego też zrobimy sobie tak. Przeczekamy sobie cały dzień i następnego dnia rankiem pogadamy z kapitanem Broszkiem. Miejmy nadzieję, że właśnie wtedy już będzie czas na szturm, bo mieliśmy się tutaj pojawić za dwa dni, także akurat wtedy te dwa dni w czasie gry oczywiście miną. A jako, że mamy tą fajną umiejkę, to nie będziemy na tym tracić w ogóle energii ani strawy, czyli bardzo, bardzo dobrze. Bo jak mówiłem, będziemy mogli sobie tak po prostu przeczekać na to. Także mamy już naszą docelową 20. Mogę nawet sobie wcześniej kliknąć anuluj, żeby było trochę może szybciej. Żeby ten zegar już nie dochodził do końca, bo i tak nie musimy dokładnie do tej 21 czekać. Możemy troszkę wcześniej sobie to anulować. Także poczekajmy, bo gra oczywiście musi pomyśleć bardzo intensywnie nad tym. Okej. No dobra. Oni tam coś świętują. Nie, no ale niemożliwe, żebym się spóźnił. Jeszcze czas mamy. Generalnie, dlatego no czekamy, jak mówiłem, jeszcze całą noc. Do 10:00 i o 9:00 sobie rozpoczniemy atak. Wydaje mi się, że to będzie dobra opcja. Akurat wtedy mniej więcej te dwa dni powinny minąć. Zobaczymy, czy to gra już jakby zahaczy, czy już nie zahaczy. No bo Brożek powiedział nam, że za dwa dni mamy przyjść. Nie wiem, kiedy to było. To chyba było raczej rano, właśnie dwa dni temu. Także wydaje mi się, że akurat będzie ideolo teraz, kiedy sobie o tej 9:00 anulujemy. Zresztą oni tu cały czas chyba stoją, czyli tu nie ma takiego problemu, że o, idą spać, to w sumie sobie z nimi nie pogadasz. No ale o tej 9:00 zaczniemy sobie dzień od bitwy, miejmy nadzieję, w końcu. Tak więc chodźmy, pogadajmy tutaj z Brożkiem. I'm here. Can't you see we're still bombarding? You came too soon. Mhm, czyli to jeszcze nie to. Wybaczcie za telefon, bo pewnie już raczej go nie wytnę, ale go wyciszę za to, żeby już mi więcej nie brzęczał. Okej, czyli nadal prowadzimy oblężenie, czyli nadal musimy poczekać. To co, poczekamy do południa? No to już jest na pewno ten dzień, także wydaje mi się, że już tutaj nie ma co za długo czekać. No bo nie chciałbym przegapić ostatecznej bitwy, chociaż podejrzewam, że się raczej nie da, bo to by było trochę dziwne. No ale zobaczymy, bo wszystko w tej grze jest możliwe tak naprawdę. Dobra, mamy południe. Zobaczmy, czy nadal będą bombardować, bo jeżeli tak, no to nadal musimy sobie poczekać dłużej. Okej, pan Brożek mnie oczekuje, czyli skończyli bombardowanie, minęły te dwa dni, tak więc chodźmy i porozmawiajmy z nim. O Jezu, co? Nie chciałem się myć. Znaczy, czemu nie? Przed bitwą zawsze dobrze, ale pogadajmy z Brożkiem. Since Sir Divish's colors still aren't flying over Talmberg, I suppose we'll be attacking. Just so. That Istvan's a stubborn bastard. All right. When do we start? There's no reason to wait. Are you really ready? If you need to rest or anything, we can still wait. You won't have another chance until we've won the day. Or until your final rest. No dobra, to co? Gotowi. Chyba tu nie ma co za bardzo nic opóźniać. Lecimy. I'm ready. Glad to hear it. We're going to attack on two fronts, the north gate and the west wall, which will scale with ladders. The attack will be split into different stages, taking the outer walls, the inner bailey, and finally the core of the castle and the tower. Okej, wiecie co, poczekajcie, bo gdzieś są jakieś problemy na zwykłym dialogu. Mam wrażenie, że coś mam włączone w tle. Tak więc problemów technicznych ciąg dalszy.
Dlatego, że mam włączonego Chroma i być może to mi tak bardzo obciąża kompa, bo jak wiecie, Chrom sobie lubi żreć RAM, plus jeszcze zobaczę jedną rzecz. Dobra, to już reszta nie jest tak bardzo obciążająca. Także dobra, wracamy do gry. Dwie przerwy techniczne już w tym odcinku, ale to nic. No dobra, to wypytajmy go dokładnie. How are we going to attack the gate? We'll try to do as much damage as we can with the trebuchet first. Keyser claims he can even hit it directly. Even if that's true, we'll have to charge through a downpour of enemy arrows all the way to the portcullis. Portcullis? Fortunately, it's wooden, so we'll be able to break it down. But dealing with the defense in the bailey won't be easy. And what's the plan for attacking the west wall? First, we have to get men to the wall with ladders, which is no easy matter under fire, so we'll need as many men covering them as possible. As soon as the ladders are in place, our foot soldiers will run up and try to scale the wall. Once a few of them get to the battlements, we should quickly gain the upper hand. No, ale to będzie dosyć ryzykowne generalnie. How will we take the battlements? Either by scaling the west wall, or our men at the gate will help. If they can break through, that is. And the inner bailey? That will be tough. Even if we get through the gate and into the outer bailey, we're still a long way from victory. The castle is designed so we'll be like hens in a coop to anyone with a bow on the inner battlements. We'll have to either fight our way through or somehow get around them. No, to jest swój zamek, to chyba powinieneś wiedzieć jakich obejść czy coś. What about the living quarters? There, I'm worried most about the hostages. Once we're inside, Istvan will know defeat is inevitable, but we'll still have to fight for each and every room. I think I've heard everything I need to know. Do you want to join the attack on the walls or on the gate? Remember, many of the Scarlet's men will follow you. It could make a big difference. I'll help with the attack on the walls. I'm proud of you, Henry. You've changed from an insolent pup into a tough, reliable fighter. And as God is my witness, we will kick those whore sons' arses. A village lad and an old soldier. Istvan must be shaking in his boots. If he's not shaking, then he doesn't know what he's got coming. Just one last thing, though. No matter how good the plan is, something always gets fucked up. Keep your eyes open and take advantage of every chance. Help your comrades, and don't go rushing in where you're outnumbered. We have to take the castle gradually, one position after another. I remember that. Good luck to you, stripling. Good luck to you, old soldier. Take care. No to co, w takim razie atakujemy i będziemy przy murach. Zobaczmy. Okej, brama się otworzyła. To ciekawe. No to lecimy w takim razie. Jednak trafili tym trebuszem, bardzo dobrze. Ale my pomożemy oczywiście nie we frontalnym ataku, ale w wejściu na mury. Dlatego, że tam będzie mniej wojowników, bardziej się nasz skill przyda. Oczywiście ja nie wiem, czy mam tego skilla, dlatego może być różnie. I możemy coś czuję wiele razy zginąć. No ale zobaczmy, bo to jest chyba już ostatnie zadanie w całej grze. Odbijemy Talmberg i na tym pewnie ta gra się kończyć będzie. W ogóle ciekawostka, bo dzisiaj, kiedy ja to nagrywam, to wyszły generalnie narzędzia moderskie do tej gry. Jestem ciekaw, czy scena się do niej jakoś rozwinie, czy nie. No w każdym razie, czy mam już miecz? Nie mam miecza, także ja bym wolał wyciągnąć go. Wow, okej. Okay. Ci z drabinami to tak się widzę pojawili. O kurwa mać, ale ich ściągają tymi strzałami. No właśnie, weźcie, kurczę, się zatrzymajcie. Dobra, ja się przyczaję gdzieś w krzaczorach, bo ja tarczy nie mam. Także mam nadzieję, że mnie nie wystrzelają. Chociaż nie widać tam w ogóle ich łuczników, nie wiem jak tylu naszych tam padło, biegnąc. Generalnie, ale dobra, drabiny są.
Czyli możemy ich tutaj zaatakować. Dobra, wchodzimy w takim razie środkową drabiną. Nie wiem, czy to jest dobre, że ja idę we frontalnym ataku, ale YOLO. Jak to mówią, YOLO, raz się żyje, ciśniemy. Tam widać nasze flagi. Chyba nasze, w sumie nie wiem, czy są nasze, czy sobie Istvan zmienił. Mamy łuczników, proszę bardzo. Tylko łucznicy, widzę, już są gotowi do szturmu i z łuków dawno zrezygnowali. Właśnie, tylko ja jestem sam generalnie i ci łucznicy nadal próbują szyć, niektórzy przynajmniej. Dobra. Nice. Dostał w łeb. No, come on. Dobra, okej. Najgorzej, że mnie wcześniej trafił jakiś ten łucznik. I to przez to może mieć problemy. Dobra, okej. Gościu już raczej dosyć mocno oberwał. Dobra. Okej, ten jeden padł. Okej. Idziemy pomóc temu, bo o właśnie, zaraz strzeli. Ten tutaj gnój. Dobra. Okej. Trochę go podziurawmy. Dobra, masz w główkę. Zadźgamy go na śmierć po prostu. Dobra, okej. Czy tu jest... Aha, to jest przeciwnik, co ciekawe. Myślałem, że to jest nasz. No już nie. Dobra, panowie, czemu wy pobiegliście w sumie w drugą stronę? Ja pobiegnę w drugą. Okej, dobra, tu mamy taką walkę. Nie, dobra, to bo tu bardziej laguje. To ja w takim razie wracam na mury. Biegnę z nimi w takim razie. Bo tutaj gra lepiej, płynniej działa. I coś jeszcze, że tu jeszcze mamy trochę, o właśnie, przeciwników do pokonania. No dobra, okej. Tutaj beze mnie mogło im iść trochę gorzej. Oby nie zresztą, ale mogło być różnie. Okej, no niestety nie wygrałem tego siłowanka, ale teraz gościa sklepiemy chyba. Ała, kucio mać, to się niebezpiecznie zaczyna robić. No ci ludzie iż dwa na coś tam umieją walczyć. Generalnie. Okej. Ała. No, oberwałem chyba tamtego z boczku. Także no nie idzie mi jakoś wybitnie ta bitwa. Chociaż no, ludzie oni dostają, ale też mają... Oni mają już fajne zbroje. Także nie idzie to tak łatwo, jakbym chciał, żeby szło. Jezus Maria, ale nas nie pokontrowali. Dobra, okej. Okay. Aj, nie trafiłem tym potężnym atakiem. Ale no, dobra, no okej, okay. Już raczej im ta zbroja wiele nie pomoże. Kiedyś na nich tak złożymy kupą. I go przyciśniemy na przykład w takim rogu jednym. Weźmy go już, zadźgajmy na śmierć. Dobra. Okej. Okay. No, czterech nas generalnie na tych murach zostało, także no nie jest jakoś super. Nie wiem, czy tu Bernard z nami idzie? Tak, Bernard z nami idzie, dobra. Okej. Okay. No, to już nie będzie takie łatwe, bo mamy tą dużą grupę. Jest ich więcej generalnie niż nas. Także to jest akurat niedobre. No dobra, jakoś tam ich uda zadźgać. Przynajmniej pomału. Raczej Bernard też nie może zginąć, tak więc to jest taki plusik. Generalnie widzę, dźganie jest bardzo OP na nich tutaj. Działa wręcz wybornie. Chociaż nie zawsze, bo już mnie zdołał gościu skontrować. A to dlatego, że już nie miałem tej energii i on mógł to łatwo zrobić. No bijcie go, come on. Nie może nam jeden przeciwnik popsuć szyków. Czy ja w swojego biję? Nie wiem, czy tu Friendly Fire działa jako tako, czy nie działa. Dobra, okej. Okay. Tego może zacznijmy dźgać z tarczą. Dobra, okej, okay, zajebiście, zadźgany. No i tego już, come on, no ile można żyć? Dziękuję. No, chociaż nie jest za dobrze, bo mamy tylko pół życia, no ale jakoś idziemy dalej. Chyba nas już tylko trójka została, chyba że za mną jeszcze biegnie jeden, nie? Czyli straciliśmy kolejnego człowieka, chociaż oni oczywiście stracili dużo więcej. Jesteś na terenie prywatnym, bla bla bla, kogo by to obchodziło? No ale dobra, przebijamy się. Tam na dole zapewne trwa ostra walka. A nie, dobra, mamy czwórkę jednak. Czyli dalej dajemy radę tutaj. Już no już nie jesteśmy w najlepszej formie, ale dobra. Czyli zaatakowaliśmy ich teraz odtylcowo. Tak, ja bym wolał jednak nie mieć takich sytuacji jeden na jeden. Te sytuacje jeden na jeden to się mogą dobrze nie skończyć. Bardziej bym właśnie wolał im gdzieś tutaj odtylcowo. Ała, no właśnie o tym mówię. Wolałbym, jakbyśmy mieli kilku sojuszników obok. Bo jestem... O właśnie, bo zaraz się to źle naprawdę skończy. Dobra, bo już nie mam aż tyle energii, żeby ich tutaj dalej atakować. Dobra. Ale okej, okay, już gościa możemy, myślę, zadźgać na śmierć. Albo i nie możemy. Także odpocznijmy chwilę.
Dobra, nice, ale pizgnął. I w główkę, dobra, udało się. I praktycznie poziom we wszystkim, nice. To mi się podoba. I jakaś animacja, bo chyba wygrywamy. Na to by wychodziło. Sir, we should give the order. Let's see if Istvan Toth can worm his way out of this one. Don't tempt fate, Hanush. Istvan! It's over! You want us to come and get you? I wouldn't advise that. Your friend Divish wants to see his wife alive again. And Sir Radzik? Are both hostages unharmed? For now, Hanush, unless circumstances change. Well, I'm glad to hear it. My guest is also safe and sound, but he's also quite keen to go home. I imagine you feel the same way. It's been a long time since you warmed yourself at your own hearth. I'm in no hurry. I've plenty of supplies here, grand view and excellent company. What more could I want? Your freedom! Freedom? Freedom to get an arrow in the back? Sir, we're all noblemen here. All bound by honor. I give you my word as a knight and lord, and that of my companions. If you release Lady Stephanie and Sir Radzig, you may leave the castle with your men and go on your way unharmed. And just how far will we get? What good will it do me if your men attack us in the woods instead of here? If you give me your word of honor that you will leave and never return, I promise you safe passage to the boundary of this fiefdom. What happens after that is up to you and the will of God Almighty. Very well then, but I want a small safeguard. I'll give you her ladyship. But Radzig comes with me. I'll release him in Scarlet's. Out of the question! Is our word not good enough for you? Is mine not good enough for you? I swear I'll release him when I get to a safe distance. I'll go with him, Hanush. Let the Lady Stephanie have her freedom now. Father! Don't worry, son. I trust Lord Toth's self-interest more than his word. He wouldn't be fool enough to harm me. If you're certain, Radzig. Prepare horses and supplies, and tell your men to pull back. We'll come down. You heard him. Get to work. And any man who breaks his truce answers to me. So, are you really going to let them go? My word is my bond, Henry. He's a cutthroat and a liar. Good men are dead because of him. What's to stop us from skewering him as soon as he sets foot outside? Our honor. If you let him go, he'll do the same again. Or worse. God's justice will find him. And then he'll get a taste of my mace. If we break our word of honor, we have none. And without honor, we are nothing. Never fear. Your father will be all right. We'll hunt down those vermin yet. Bring the horses. Here she is, as I promised. Not a hair on her head harmed. Divish! Stephanie. Forgive me, husband. I'm sorry. For what? For letting them into the castle. Oh, come now, my dear. You're not to blame. I didn't know who he was. He said he was your friend. Never mind. Did he hurt you? No. I hope your word can be trusted. Certainly more than yours. If everything goes as agreed, I'll set Radzig free in Scarlet's. If anyone tries to follow us, I'll kill him.
We won't. My apologies for keeping you from your father, but you'll see each other soon enough. Oh, I almost forgot. Your... Actually, you know what? I think I'll keep it as a memento. This isn't over. I'll find you. I look forward to it. Yeah! Quick! To the battlements! We have to see which way they go! Oh, they really are heading for Scalitz! Mount up, Henry! You've heard what he'll do if we follow them. We're not going to follow them. We just have to collect your father. Or do you want him to walk back here when they release him? That's true. No dobra, to biegiem. Wybaczcie, gdzieś mi gra się sama zaltabowała przez chwilę dźwięku. Nie było. Obraz mieliście, a obrazu nie miałem. Wybaczcie za to. Głupia rzecz, ale no, tak jakoś wyszło. Nie wiem dlaczego. Dlaczego mi gra... Aha, bo Steam mi jakieś powiadomienie przysłał i dlatego. Teraz widzę na drugim monitorze, bo nawet nie zdążyłem zwrócić uwagi, bo chciałem jak najszybciej przywrócić okno z grą na wierzch. Jedź z panem Janem na spotkanie z ojcem. No dobrze, ale to jak on mówił, no nie będziemy się tutaj śpieszyć, bo... Jeszcze pomyślał, że nas śledzą, także takim spokojnym tempem generalnie, bo chyba jak ja przyspieszę, to i on przyspieszy. A nie, może i nie. No dobra, to po prostu sobie będziemy za nim jechać, tylko no, dobrze by było jechać tak w miarę równo. Równo sobie, tak więc doścignijmy go nieco. Dobra. I nie wiem dlaczego... Not long ago, I only made plans 3 days ahead at most. Maybe I really could do something for Ratte and its people. Something really big. But there'll be plenty of time for that later. Okej, okay, no dobra. Czyli jakieś tam pewnie plany będzie miał swoje. Nasz tutaj Jan Ptaszek, którego na początku nie lubiliśmy. What do you think? Will Toth keep his word? He's a noble, right? Yes. So am I. Sir Radzik will be there. Yeah. No oby dotrzymał, bo jak nie, to będzie sroga zemsta generalnie. What should I say to him? Don't worry. It'll come to you. Yeah. You see? Well... I just hope he'll be there. Alive. Yeah. Też mam taką nadzieję. Ale no chyba raczej mu nic nie zrobią. Oby. Chociaż Toth no... Where you found Toth? Sneaking into Brannick or on your own? Yeah. Well, what I mean is, hats off to you, Ham. You wouldn't catch me doing that. Truth is, I didn't think much about it. I just felt I had to do it. No, to była niezła akcja z tym fortem całym ichniejszym. Że udało nam się stamtąd uciec, to też było, no, dosyć szczęśliwe. This is quite a turnaround, isn't it? What do you mean? How long have we known each other? A few weeks? Yeah! Something like that. Before that, I was chasing wenches around Ratte and you were digging turnips. And now look at us. A pair of veterans. Okej. Coś tu po drodze się w takim razie wydarzy, na to by wychodziło. Czyżby jednak nie dojechali do Skalicy, czy po prostu gra mnie zechce przeteleportować tam? Gra mnie zechce przeteleportować, no dobra. A, widzę, jeszcze ktoś z nami jedzie. Cała obstawa. There's no sign of them. Move on! Kuźwa, jednak dotrzymali słowa, nieźle. I'm glad to see Istvan kept his word, sir. Not half as glad as I am, Your Grace. Well, we kept our word too. And now Toth has had his head start and he's fair game. Which way do they go? To the north, but I would be careful, Sir Hans. Fear not, Your Grace. I have twice as many men as he. Well, I won't keep you any longer. I'm sure the two of you have a lot to say to each other. Let's go! You all right, Father? I am. They treated me quite decently.
Although they did steal my horse, so I'll have to go back on foot. It looks like it's all over. Not by a long shot. It won't be over until we get this mess cleared up. And catch that bastard. How could we let him go? Would you rather we killed him? Even if it meant Lady Stephanie and I died too? No, of course not. But what was to stop us from killing him after the exchange? Honor? Honor? If the word of honor of a nobleman could not be trusted, then he would never have agreed to the exchange. And where's the honor in abandoning your son? You know how it is. We were young. It happened. And I couldn't marry a commoner. Then your father, Martin, came along and took care of both of you. Well, he knew it. What? That I was your father? Certainly. He was a great man. He took you as his own. And always kept an eye on you. Of that you can be sure. I know so little about his past. He told you nothing. Oddly enough, even though you don't have his blood, you're very like him. When he was around your age, he became bored of his trade and set out to see the world. He lived through many adventures, even fought in a war. In a war? Yes, in Poland, I believe. And I don't think he cared much for it. That's why he wanted me to stay at home. He spent some time in Prague, then settled in Kuttenberg. But it seems he quarreled with someone there and finally ended up here. You know the rest. I loved him, but even so, I somehow always had a feeling I didn't quite fit in. It was in your blood, I suppose. I lost the one thing I had left from him. Your sword. Ah, the sword. It's not my sword. It's yours. For a moment there, it was so near, yet so far. Oh, well, it can't be helped. It was almost within my grasp, but just then I had something else on my mind. Well, I think we may yet have a chance to get it back. This business with Toth is not yet over, unfortunately. That's a chance I'd welcome. Not just to get the sword, but that bastard Istvan too. And then I'll find that German whore son who torched Skalitz, and I'll slay him with it. I'll never forget his face. Or his name. Markvart von Aulitz. Those are noble intentions, son. But don't forget there are other things in this world that are worth living for. Like what? Look around you. Blue skies overhead, green grass underfoot, beautiful girls. Good wine, a few good friends, and a fine steed under your backside. Those are things worth living for. Though I can't deny that swine who killed your mother must pay for what he did. But it's better not to dwell too much on that at the cost of those other things. On the subject of steeds, I think we'll have to ride like the Knights Templar. How's that? Two up. One day I'll tell you how they got their seal. You can take the front. It's like I always imagined it would be, teaching my boy to ride. Although it would be better if you're a little smaller. My word, it's all go today, isn't it? I wonder who this is. I think I know. It's Margrave Jobst. The king's cousin. I wonder what he wants. I guess we'll find out soon enough. Okej, okay, to ciekawe. Byłem pewien, że to już będzie koniec, ale... aha, dobra, cliffhanger, świetnie! Zajebiście!
Skończyliśmy właśnie Kingdom Come Deliverance. Jakby ktoś nie zauważył. Nice. Co mogę o tej grze powiedzieć? Świetny RPG z dużymi problemami technicznymi, ale grało się bardzo przyjemnie na początku, szczególnie tak po prostu imersywnie. Ale nie spodziewałem się, znaczy słyszałem plotki o tym, że będzie kontynuacja, że już zaczynają nad tym teraz już tak nawet na 100% pracować, bo wydali te narzędzia moderskie, o których wspomniałem dzisiaj, dlatego też mogą się już kompletnie na kontynuacji skupić. No jak mówię, no problemem były tutaj te problemy techniczne, które po prostu, no te niedoczytujące się tekstury, spadki płynności tutaj pod koniec, no nie było to zbytnio przyjemne, no ale jakoś dało się grać, jak mówię, pod względem historii bardzo fajna gra. I teraz w ogóle taka miła odmiana, po całej grze muzyki, wiecie, średniowiecznej, gra coś mocniejszego. Bardzo mi się to podoba, no także ja jak zwykle zostawiam całe napisy końcowe, żeby tutaj oddać hołd dla twórców. Możecie zobaczyć tutaj wszystkich właśnie, którzy przyłożyli rękę do tego dzieła. Jeden to chyba widzę umarł gdzieś w międzyczasie, ten Andrzej Jaworski. Zapewne pochodzenia polskiego, być może nawet Polak. Nie wiem ile tutaj Polaków się już przewinęło, ale w każdym razie wszystkich pozdrawiam. No i cóż, usłyszymy się jeszcze na końcu, kiedy zakończą się napisy końcowe i zobaczymy w ogóle, czy gra mnie wrzuci tak po prostu, bo mam wrażenie, że nie będę mógł już zrobić tych zadań pobocznych, no bo jakby gra się urywa w takim momencie, że coś się ma dalej dziać. Nie wrzuca nas tak po prostu do otwartego świata. Ale to zobaczymy za chwilę, a na razie oglądajcie napisy i słuchajcie tej jakże zajebistej muzy w tle. Yeah.
No i cóż, tak też dobiegły końca te jakże zajebiste napisy końcowe. Dawno nie bawiłem się tak dobrze na napisach końcowych, naprawdę. Dobra muza to dobra muza. Zobaczmy, co się teraz stanie. Czyżbyśmy mieli jakąś zapowiedź tego, co przed nami? Doing well, son. Father. Come now. You know who sired you. That doesn't matter now. I miss you, Amar. I miss you very much. You'll be fine. We're proud of you. What? I let you down. I lost the sword. I let that bastard get away. Don't be so hard on yourself. There was nothing you could have done to save us. And someone has to live and carry the torch. As for the sword, it's just a thing. You didn't want me fighting. Now look at me. Standing up to evil isn't the same as sowing its seeds. You did what was right. I have to leave you now. No, please. You know I can't stay. Will I ever see you again? God knows. Make her proud. No! What on earth were you dreaming about? I couldn't wake you, and it's well past dawn. Sir Radzik wants you at the upper castle. The lords are in council with Jobst. Right. I'll go straight away. What is it? It's just... I don't know how to address you anymore. All of a sudden you're Sir Radzig's son, hobnobbing with lords and ladies. And here's me, as common as muck. Oh, give over, you idiot. Do I look like a lord to you? Not really. You're as much a lord as I am a nun. And I've never looked good in a habit. Get out of here. Or I'll have you clapped in the stocks. Okej, czyli to nie jest koniec i mamy następnego questa? Czy mi się dobrze wydaje? No bo jest ten cały Jobst. Ja myślałem, że coś tak kompletnie urwie, czy coś. Nie spodziewałem się, że tutaj jeszcze takie wiksy się podzieją. Dobra, to jeszcze poczekamy chwilę. Chciałem pomału się żegnać w tym odcinku, ale wychodzi na to, że chyba coś tu jeszcze mamy. Także przedłużę go.
Jeżeli będę musiał. No tak, bo mamy się iść spotkać z lordami. Epilog. I teraz zastanawiam się, czy epilog zostawić na ostatni odcinek, dlatego że mamy już ponad 40 minut. I nie wiem, jak długi jest ten epilog. Dlatego wiecie co? Zrobimy sobie teraz cliffhanger. Tak jak gra chciała wcześniej, myślałem, że zrobić, ale jednak nie zrobiła. No i cóż, w tym filmie to by było na tyle, tak więc epilog przejdziemy sobie w odcinku kolejnym, a tymczasem mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.